Witam bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ze zboru w Podkowie Leśnej, gdzie zazwyczaj filmowane i przekazywane w internet jest to studium lekcji Szkoły Sobotniej. Dzisiejsze nasze studium rozpoczyna nowy kwartał. Otrzymaliśmy nowy podręcznik do studiowania Pisma Świętego, Geneza. I jestem przekonany, że wielu z was tam za monitorami komputerów w domach swoich już macie tę lekcję, to znaczy ten podręcznik, a my w oparciu o pierwsze studium będziemy chcieli tutaj porozmawiać, podyskutować na ten temat. Miło by nam było, gdybyście wy od czasu do czasu odezwali się też, może napisali do nas, może powiedzieli, jak to przeżywacie, ale to według waszego własnego uznania. Razem ze mną tutaj w studiu dzisiaj, no to ja jestem, skoro mówię, Władysław, ale jeszcze są inne osoby. Władysław. Zdzisław. Julian. A więc jak widzimy, to jest taka grupa, która się zna od bardzo dawna. Kolor naszych włosów nawet o tym przypomina. Chcemy prosić Boga o błogosławieństwo. Zawsze, gdy otwieramy Jego Słowo, pragniemy, aby ten Duch Święty, który natchnął pisarzy Starego i Nowego Testamentu, towarzyszył nam i chcemy, aby to było takie nasze spotkanie z Nim, autorskie, jak nazywamy. Pomodlimy się z Julianem. Bardzo proszę. Boże nasz dobry, dziękujemy Ci, żeś Ty stworzył ten świat, że powołałeś nas do życia, że możemy być Twoimi reprezentantami. Dziękujemy Ci też, że dałeś nam objawienie Twoje. Gdy Ty stwarzałeś świat, nas tam nie było, ale dzięki temu objawieniu wiele z tych rzeczy poznaliśmy i rozumiemy. Dziękujemy Ci za to. Ale jest tak wielu ludzi, którzy jeszcze o tym nie słyszało albo mają błędne wyobrażenie. Pomóż, aby i to studium było pomocą w zrozumieniu Słowa Twojego, żebyśmy wszyscy wzrastali w prawdzie Twojej. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Geneza. Co znaczy to słowo geneza? Początek. Początek. Pochodzenie. Narodziny. Proszę? Pochodzenie. Pochodzenie. Zespół warunków, przyczyn zaistnienia czegoś. Co jeszcze? Narodziny, początek czegoś. Tak, narodziny i rozwój. Ukształtowanie się później, prawda? Ale w zasadzie dotykamy samego początku. Sądzę, że to zagadnienie jest bardzo ważne dla nas dzisiaj, dlatego że świat kiedyś dzielił się na zwolenników teorii ewolucji, a więc, że wszystko, te teorie się zmieniały później, ale w jaki sposób się samo kształtowało. Chrześcijanie wierzyli, że zaistniało wszystko, dlatego że Bóg to stworzył. Dzisiaj problem rozszerzył się. Wielu chrześcijan nie chce zrezygnować z tego, że Bóg jest stworzycielem i nie zgadza się z wieloma z założeń teorii ewolucji, ale w pewnych momentach przyznaje rację. Czy da się być chrześcijaninem i wierzyć temu, co jest w Piśmie Świętym napisane i próbować to połączyć, zmieszać jak gdyby
taką po prostu zbitkę uczynić z tych dwóch poglądów. Większość chrześcijan zajmuje takie stanowisko ewolucji teistycznej, czyli z jednej strony przyjmują ewolucję, z drugiej strony mówią, że wierzą w Boga. Generalnie to można powiedzieć tak, Bóg stworzył pierwszą komórkę, powiedzmy, tutaj na tej ziemi. Bóg też dał duszę w jakimś momencie temu stworzeniu, ale rozwijało się to wszystko już bez Bożego wpływu, na zasadzie jakichś takich przypadków. Ale... Dziękuję bardzo. Dlatego, że tym zagadnieniem my się będziemy zajmowali cały kwartał i rozłożenie materiału i takie głębsze spojrzenie na wiele poglądów, ono jest rozłożone na 13 sobór. Nie będę czytał tych 13 tytułów lekcji, ale dzisiejszy tytuł jest taki bardzo odważny, powiedzieliby zwolennicy niepodzielający poglądu kreacjonistycznego, że stworzycielem wszystkiego jest Jezus. Stworzycielem nie tylko ziemi naszej, ale całego wszechświata. Co na ten temat z Pisma Świętego możemy się dowiedzieć? I dlaczego tak twierdzimy? Bo niektórzy chrześcijanie mówią, zgoda to jeszcze, to Bóg, Ojciec to zrobił, prawda? Ale że Chrystus, że Jezus jest stworzycielem? Tytuł jest bardzo odważny. Proszę bardzo. Uważam, że mamy mnóstwo wypowiedzi natchnionych, biblijnych, które to potwierdzają. Szczególnie w Nowym Testamencie jest, w Ewangelii Jana, że na początku było Słowo i przez Niego się to wszystko stało, co się stało, a następnie w 14 wierszu jest powiedziane, że to Słowo, które było Bogiem i przez które wszystko się stało, stało się ciałem i mieszkało między nami, a więc bardzo wyraźnie wskazuje na Jezusa Chrystusa. W innych wypowiedziach, tam w liście do Kolosan, innych jest powiedziane, że On to wszystko stworzył. Co więcej, że On to wszystko utrzymuje. A więc nie jak pogląd deistyczny, że stworzył i zostawił, niech to się rozwija. Nie, ale dzięki Niemu to wszystko istnieje, jest utrzymane. No i dzięki działalności Jezusa Chrystusa stworzenie jest kontynuowane. Może nie stwarzanie kontynuowane, ale utrzymanie tego w właściwym porządku. Proszę bardzo. Spróbujmy sobie ustalić, że generalnie świat teraz się podzielił na darwinistów i tych, którzy wierzą w stworzenie, oni się nazywają kreacjonistami. Ale próbuje się uformować tak zwana trzecia droga, która jest takim krętactwem, gdyż łączy te dwie koncepcje, które są nie do pogodzenia. I ponieważ nastał teraz taki czas, że upadają wszelkie autorytety i Pismo Święte chrześcijanie próbują nazywać jako księgą mitów, to my mamy w tej lekcji zwróconą uwagę na bardzo ciekawą kwestię. Czytamy w tekście przewodnim, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, ale okazuje się, że to Chrystus stwarzał i przebywając u nas na ziemi, On się wypowiadał w tej kwestii. On jest dla nas największym autorytetem i mamy fantastyczny zatem układ, że mamy zapis w Genezis, ale w Nowym Testamencie ktoś nam zrobił powtórkę ze stworzenia ustami Pana Jezusa Chrystusa i apostołów. Dziękuję bardzo. Ja już czuję, że tutaj dyskusja nam taka bardzo konkretna pęcznieje, żeby nam tylko czasu wystarczyło, ale spróbujemy. Jaki mamy dowód na to, poza zapisem biblijnym, czy chrześcijanie to są ludzie, uwierzyli w coś, co powiedział ktoś tam 2000 lat temu, czy Mojżesz 3,5 tysiąca lat temu? Jak to jest? Jakie mamy dowody na powstanie Boga, na powstanie, przepraszam, świata jako twórczego
efektu twórczego działania Boga. No, ciekawy wiersz mamy w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, trzeci wiersz. Czy moglibyśmy go usłyszeć? Tak, już właśnie czytam. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Jaki dowód mają zwolennicy teorii ewolucji, którzy utrzymują, że było tak, jak to uczeni stwierdzają? Czym mogą udowodnić to? Nie mają żadnego dowodu na to, tym bardziej, że ten pogląd nazywają teorią, czyli nie nauką. To jest pierwszy wypadek w historii nauki, kiedy teoria przyjmowana jest jako nauka. I tam trzeba szereg założeń zrobić, aby to się w ogóle trzymało razem. A jak się trzeba założenia opracować, to już to nie jest nauka. Czy to oznacza, że zwolennicy teorii ewolucji też to opierają na wierze? Mam ciekawy cytat. No bo jeżeli nie mają dowodu na to, jeżeli nie da się tego eksperymentalnie powtórzyć, no to pozostaje wiara. Czy zwolennicy ewolucji mają tak silną wiarę, powiedziałbym silniejszą niż chrześcijanie, bo tamte założenia się zmieniają. Biblia się nie zmienia. My wierzymy i to jest ciągle to samo źródło, ciągle to samo stwierdzenie. Tam ciągle się odnawia różne spojrzenia na to, jaki ten początek, jak zaistniał ten początek. Była taka teoria, że materia jest wieczna, bo eksperymentalnie można wykazać, że materia przechodzi w różne stany. Może przechodzić w stan płynny, czy lotny, czy można przekształcić materię w energię, ale można i energię w materię przekształcić. Więc uważano, że materia jest wieczna, ale dzisiaj powszechnie nauka przyjmuje, że był jakiś początek, czyli nie była wieczna materia, ale był wielki wybuch i z tego powstał cały wszechświat. No to rzeczywiście trzeba wielkiej wiary. Poza tym coś musiało wybuchnąć. I to jest pytanie. A więc pytanie. Skąd ta wieczna materia się wzięła? My mówimy, że Bóg, a oni mówią, że coś wybuchło. Ale jakiś początek był. Ja chciałem, abyśmy sobie to ugruntowali. My jako chrześcijanie tego nie udokumentujemy naukowo i teoretycy, zwolennicy ewolucji też tego naukowo nie udokumentują. To jest bardzo ważne, bo nawet jeżeli by eksperymenty jakieś prowadzić, to prowadzimy je w warunkach obecnych. A jakie warunki były wtedy? To są założenia. To jest wierzenie. Ale to jest piękne, że Bóg stworzył i wiemy, że tym Bogiem, w zasadzie gdybyśmy tak chcieli dociec, która istota boska miała udział w stwarzaniu, to jak nas informuje Pismo Święte? Julian, dla mnie bardzo ciekawy jest ten pierwszy w ogóle werset Pisma Świętego. W oryginale on brzmi tak. Na początku stworzył Bogowie niebo i ziemię. Zawsze zastanawiałem się, jak to rozumieli przede wszystkim Izraelici, którzy czytali w oryginale ten werset. Na początku stworzył Bogowie. Dzisiaj wiemy, że i Ojciec, i Syn, i Duch Święty byli zaangażowani w to stworzenie. Dzisiejsza lekcja szczególnie chce podkreślić tutaj istotę Jezusa Chrystusa. Może dlatego, że On nie tylko był stworzycielem, ale On jest tym, który przyszedł nas zbawić, czyli odtworzyć to, co zostało zepsute. Czyli jest ktoś, kto nie tylko stworzył, jak niektórzy zakładają, zostawił nas, ale ktoś, kto interesuje się nami i zależy mu na nas. I gdy mamy kłopoty,
przychodzi nam z pomocą. Kto to jest? No to jest odpowiedź jest oczywista, prawda? Oczywista, to jest Ale Jezus Chrystus. Ale cieszmy się tym, gdy możemy wypowiedzieć to zacne imię. Tak. Chciałbym nawiązać do jednej myśli, którą tutaj brat Władysław był uprzejmy przedstawić, bo troszkę mnie zabolał. Bo mówimy tak. Przedmiot poznania ewolucjonistów opiera się na wierze. Przedmiot poznania teistów opiera się na wierze. I są zrównani w tym. I kreacjonistów też. Tak, to znaczy kreacjonistów możemy powiedzieć. Nie za bardzo bym się z tym zgadzał. Dlaczego? Bo mamy coś takiego jak zdrowy rozsądek. Jak budowałem swój dom, to co? Zgromadziłem wszystko i zrobiłem wielki wybuch i dom powstał? Były plany architektoniczne i ja cegiełka po cegiełce robiłem wszystko według tych planów i dlatego dom powstał. Właśnie kreacjoniści twierdzą, że z wielkiego wybuchu żadnego uporządkowania nie może być, jest to niemożliwe. Przeczy to zdrowemu rozsądkowi. To jest pierwsza kwestia. Więc w jaką stronę zmierzam? Mówię, że zdrowy rozsądek może wartościować te teorie. A na przykład taka kwestia, materialiści mówili tylko materia, a już od połowy lat, pierwszej połowy XX wieku, a szczególnie od gdzieś 2000 roku, ośrodek w Zurychu stwierdził i badania prowadził matematyczne, że istnieje inny rodzaj materii i we wszechświecie jest jej 95% w stosunku do tej obserwowalnej. I my czytamy w Piśmie Świętym, że z świata niewidzialnego powstał świat widzialny. I nauka nam potwierdza, że jest świat materialny, inny, niewidzialny. Więc zmierzam do tego, że oczywiście kierujemy się wiarą, ale zdrowy rozsądek wskazuje, w którą stronę przeważam się w swoim przeświadczeniu, co wybrać, czy ewolucjonizm, czy kreacjonizm. Popatrzmy, jak słabe są środki wyrazu, którymi się posługujemy. Ja chciałem powiedzieć, że ewolucjoniści wierzą i nadal stoję na tym stanowisku i mocniej niż kreacjoniści, bo trzeba potężnej wiary, żeby wierzyć, bo jeżeli buduję od wielkiego wybuchu wszystko, co następuje, to muszę chyba w to wierzyć. Nie chciałem powiedzieć, że to jest pozbawione zdrowego rozsądku, co między wierszami wyczytałem u ciebie, ale w to trzeba tym bardziej wierzyć. Jaką wiarę trzeba mieć? Nierozsądną. Proszę bardzo. Wybuch nigdy jeszcze nie stworzył czegoś pozytywnego. Wybuch ma charakter niszczący, a jeżeli patrzymy na stworzenie, ono jest uporządkowane, jakaś wielka inteligencja to zaprojektowała i uczyniła. Piękne jest również to, że ta wielka inteligencja, która jest miłością, mowa o przede wszystkim Jezusie Chrystusie, że nie tylko to uczyniła, ale wzięła teraz za człowieka pełną odpowiedzialność. Tak jak rodzice biorą, niedoskonali oczywiście jesteśmy, bierzemy jednak odpowiedzialność za dzieci. Tym bardziej ten wielki, miłosierny Bóg, który to wszystko stworzył, wziął pełną odpowiedzialność za istoty. Nawet do tego stopnia, co tam w późniejszych studiach jeszcze będzie, że przyszedł na ten świat, aby go ratować, zbawić. I jeżeli to zostało zniszczone, przywrócić to do pierwotnego stanu. Dziękuję bardzo. Bóg stwarzał, jak czytamy w Piśmie Świętym, mocą swojego słowa. Co to znaczy? Nie wiemy. Kiedyś dyskutowałem z ludźmi z Politechniki na temat kreacjonizmu i tak podchodzono sobie do kreacjonizmu z takim troszeczkę lekceważeniem. Powiedziałem im wtedy, że, bo mówiono tak, w 6 dni stworzyć takie dzieło? To ja mówię, że dzieło jest takie, że w ogóle nie mamy koncepcji, jak to zrobić. Weźcie się za stworzenie komara. Malutki taki komarek. Nie musisz sam go stwarzać. Weź cały instytut i pracujcie nad tym, żeby komara stworzyć. Nie musisz 5 lat. Cały instytut może 150 lat. No i zobaczymy, czy komara zrobicie. Więc repertuar
ludzkich możliwości jest tak mierny, że nie możemy nakładać nasze możliwości na możliwości Pana Boga i zastanawiać się, jak mu to wyszło, bo on to stwarzał zupełnie inaczej niż my. Co stwierdzają ludzie, którzy o Bogu naprawdę dużo wiedzieli? My ich znamy, prawie biografię niektórych z nich, którzy pisali o tym, że Bóg to stworzył. Jak oni to ujmowali? Proszę bardzo, Julianie. Psalmista mówi, że on rzekł i stało się. Jakie to rozkazał proste. I stanęło i tyle. No, naprawdę my nic nigdy w życiu nie stworzyliśmy i nie wiemy, jak się to dzieje. Nie wiemy, jak to Bóg zrobił, ale ważne, że mamy takie objawienie, że Pan rzekł i po prostu się stało. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy o Jezusie Chrystusie, który jako istota boska stwarzała to wszystko. I mamy dowód na to, że ten Stwórca następnie stał się człowiekiem i nawet jak ciało rozkładało się, na przykład Łazarza, to powiedział: wstań. Nie czynił jakiegoś eksperymentu, co teraz robić. Wstań. I na słowo wstało. Jak tam córka zmarła jednego z przełożonych bożnicy, no to powiedział: dzieweczko, wstań. I wiele innych momentów jest takich, kiedy ten Bóg, Stwórca, stał się człowiekiem i on powiedział i to się działo. To się działo na oczach ludzi, to mamy sprawozdane, czyli mamy dowody na to, że chociaż to, jak Zdzisław powiedział, do końca nie potrafimy to wyjaśnić, ale mamy dowody na to, że jeżeli Bóg, Stwórca, powiedział, wielkie rzeczy się działy. Zastanawiam się, bo na przykład mówi się, że ktoś tam wielki, jakiś dowódca, wygrał jakąś bitwę. W starożytności to on jeszcze siedział na koniu i jako pierwszy szedł tam z szabelką czy jakąś inną bronią. Dzisiaj siedzi gdzieś za pulpitem i on wygrywa, bywa, że przegrywa. Jak to on wygrał? Czy w tym byśmy ślad my mogli po prostu znaleźć, co to znaczy, że Bóg powiedział: niech się stanie to, to, to. I jakieś prawa zaczęły funkcjonować, które też on ustanowił. Nie to, że on wizualnie mogliśmy to dostrzec. Ale on na przykład, pamiętacie, kiedyś był spór w gronie narodu izraelskiego o pierwszeństwo, tam chodziło o kapłaństwo. I wodzowie plemion byli zachęceni, by przynieść swoje laski plemienne i tam jedna laska zachowała się inaczej niż wszystkie inne. W ciągu jednej nocy co się z nią stało? Zakwitła i wydała owoce. Wydała dojrzałe owoce. Jak to mogło się stać? Kto rozkazał temu suchemu patykowi, aby zaczął, bo musiał zdobyć soki, przyspieszyć, jakiś akcelerator niesamowity włączony być, że w ciągu jednej nocy dojrzały owoc jest. Może na tym to polega, że Bóg rzekł i te wszystkie prawidła, które Jemu są znane, zaczęły funkcjonować i zaistniało. Gdy wejdziemy już w naszą rzeczywistość, ale tak 20-30 lat temu, gdyby ktoś powiedział: słuchaj, naciśnij ten guzik tego urządzenia, tu się pokaże obraz. Myślę o komputerze. To trudno byłoby, a teraz w komórce, takim malutkim komputerku masz to samo. Są pewne prawidła, pewne założenia. My nie mamy wglądu do Bożego działania. My wiemy jednak, że gdy On życzy sobie coś, to to się stanie. Powiedzieliśmy, że Chrystus przyszedł na ten świat, aby nam pomóc, aby nas ratować. Czy On tutaj przejawiał też takie zachowania twórcze w swoim życiu? Absolutnie, właśnie tak. Możemy przywołać niektóre? Tak, tak. Chociaż w lekcji to nie jest przedstawione, ale taki moment, gdy akurat może to nie jest twórcze zachowanie, ale Pan Jezus płynie wodą, jest wzburzone morze. No wprawdzie to galilejskie morze, ale też wzburzone. I On mówi: ucisz się. Przemawiać do wody, żeby się uciszyła,
to dla nas to jest takie zdumiewające. Ja chciałbym podkreślić jedną myśl, że Bóg nie jest tym, który, bo nieraz tak bywa, że wykorzystuje istniejące prawo, ale On określa, On jest ponad prawami. On rzeczywistość stworzył i On jej nadał prawa. Ale my nie możemy powiedzieć, że te prawa Pana Boga obowiązują, bo my je tylko znamy. No one nam, są nam znane, wystarczą nam w naszym życiu, ale gdy Pan Bóg stwarzał ziemię, to On coś takie uczynił. Jezus zmieniał wodę w wino. Rozmnażał chleb. Tutaj brat Władysław wspomniał, zmartwychwzbudzał. I jesteśmy pewni, że to istnieje, dlatego że odrzucamy poglądy, jakoby Ewangelia powstała w III wieku. My mamy dowody na to, z takich kodeksów mariańskich, że ona mogła powstać już około przed 60 rokiem nawet naszej ery i ci, którzy żyli, mogli sprawdzić, czy ten zapis jest prawdziwy. I oni czytali, mówili, tak jest, ja byłem przy tym. Ja widziałem, jak chleb się rozmnożył. Ja widziałem, jak woda stała się winem. I mamy potwierdzenie cudowności Boga w Nowym Testamencie przez Boga Jezusa Chrystusa. Proszę. Ja tak się zastanawiam nad słowem, nad mową w ogóle, bo my w jakiś sposób jesteśmy podobni do Boga, na Jego obraz zostaliśmy stworzeni i tylko człowiek ze wszystkich stworzeń potrafi mówić. Za pomocą słowa możemy uczynić niesamowite rzeczy. Wystarczy, że sędzia wypowie słowo, kiedyś to było kara śmierci na przykład, i człowiek mdleje. Co się dzieje w organizmie, że na to słowo nagle jakieś reakcje zachodzą, że człowiek traci przytomność na przykład. Wiele rzeczy możemy dobrych zrobić. Jedno słowo wypowiadamy i ktoś mówi, ale mi ulżyło. Coś się dzieje w organizmie. Oczywiście, że to jest jakaś drobna namiastka zapewne tego, co Bóg robił, ale On to robił za pomocą słowa i my widzimy, że dzisiaj za pomocą słowa możemy naprawdę dużo rzeczy zrobić. Już, tak? Dziękuję bardzo. Czyli ta myśl została już wyczerpana. Popatrzmy jeszcze na tę kwestię, tak jak rozpoczynaliśmy. Czy można być chrześcijaninem i wierzyć Bogu, a zarazem szukać rozwiązań, w które też trzeba wierzyć, bo niczym nikt ci nie udokumentuje. Historia sprawozdaje, że dowody na rzekome nasze pochodzenie od Eugleny Zielonej, Pradchawca, poprzez stworzenia bez stosu pacierzowego, ze stosem pacierzowym, z wyprostowanym, że to wszystko nie ma żadnego znaczenia. To jest nieaktualne. Darwin mówił o komórce, że prosta komórka powstała z jakiejś tam nieożywionej materii, jakaś jednostka istniała. Okazuje się, że nie ma czegoś takiego jak prosta komórka, bo jednokomórkowce pełnią funkcję wielokomórkowców, a więc jedna komórka musi wszystkie funkcje organizmu wielokomórkowego spełnić. To jest jeszcze większa złożoność. I to jest bardzo istotne, ale nie będziemy już w to wchodzić, bo mamy następne lekcje. Następne tygodnie są niezwykle frapujące i zachęcam wszystkich do tego, żeby nie tylko słuchali naszych audycji. Jest nam bardzo miło, że ktoś tutaj bierze udział z nami w tym studium, ale studiujcie w domu. Przysyłajcie pytania, jeżeli macie tutaj do nas. Jeżeli uważacie, że moglibyście coś jeszcze dodatkowo tam zrozumieć, przejąć albo ubogacić naszą dyskusję, bo my mówimy w tamtą stronę, ale z tamtej strony jakieś echo byłoby nam bardzo potrzebne. Mówiliśmy też o tym, że Bóg stworzył prawa, ale tym prawom nie jest podporządkowany. Mówiliśmy o uspokojeniu morza, a więc to prawa fizyki. Przetaczanie się potężnych mas wód
Fizycy łatwo wyliczą, ile trzeba, aby te masy wód zatrzymać. To jest możliwe. Postawić tamy, takie czy inne, zatrzymać je. Ale ile to trwa? A tu nabrzmienie słowa. Prawda? To się wszystko dzieje. Cudowny jest nasz Bóg. Cudowny jest nasz Stwórca i nasz Zbawiciel. Jestem przekonany, że skoro mamy takie źródło, którego autorem jest właśnie On, który stworzycielem jest, to warto Mu chyba zaufać. Prawda? Kiedyś, pamiętam na studiach jeszcze, wpajano nam, że Ewangelie nie są żadnym źródłem historycznym na rzecz istnienia czy udowodnienia istnienia Jezusa Chrystusa. Mówię, no to ślicznie, czyli wszystkie sprawozdania współczesnych o Napoleonie czy o Aleksandrze Macedońskim też nie są źródłem. Źródło to dopiero to, co po wiekach ludzie wykoncypują. Popatrzmy, na jakim gruncie jesteśmy. Albo wierzymy Bogu, do którego mamy, jeśli mamy zaufanie. Zadałem pytanie, czy można być chrześcijaninem i próbować wierzyć temu, co mówi Bóg, a szukać innych rozwiązań. Czy to jest wiara w Boga? To jest wotum nieufności do Boga. Ja uważam, że jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to zapis Pisma Świętego musi traktować z całym szacunkiem. I jeżeli Pan Jezus wypowiadał się w ten sposób, gdy pytali Go w sprawach małżeństwa, i On odpowiada tak, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, to On, Pan Jezus, cytuje pierwsze teksty z Księgi Genezis i podkreśla, że one są prawdziwe. On argumentuje, to jest argument. Jego argument. Więc my musimy jako chrześcijanie poważnie traktować zapis Nowego Testamentu, ale i Starego, bo one są ze sobą powiązane i łączy je jedna postać, Boga Stworzyciela Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to, że takim jest i że takim do nas przychodzi. Przekazuje nam wyraźne sprawozdanie o tym, co się stało, nie jak to się stało, ale co się stało, a my jesteśmy tego efektem. I cudowne jest w tym wszystkim to, że nasze pochodzenie jest inne niż od Eugleny Zielonej. Że idąc do zoo, my nie odwiedzamy rodziny ani kuzynów. Niektórzy uważają, że tak. A więc no, wolno jest. Można, każdy ma wolną wolę. My jako chrześcijanie mamy mocne podstawy, że mamy Stwórcę, Odkupiciela, który jawi nam się i przedstawia jako Ojciec. Od Niego pochodzimy i do Niego należymy i z Nim chcemy spędzić całą wieczność. Drodzy, zachęcam Was bardzo serdecznie do studiowania kolejnych zagadnień. Myśmy tylko dotknęli niektórych, ale ten kwartał jest bardzo ważny jeszcze z pewnego powodu. Dzisiaj z młodzieżą rozmawiałem na ten temat. Młodzież jest bombardowana w szkołach materiałami programowymi i muszą z tego zdawać egzaminy. Biologia, nawet fizyka po części, bo stworzenie to również zagadnienia fizyki, astronomii. Geografii. Geografii. To wszystko atakuje Pismo Święte. I co ciekawe, oni ciągle muszą arsenał swój zmieniać, bo się starzeje, a Biblia jest ta sama. I prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Chwała Bogu, że trafiła do naszych rąk i możemy wierzyć naszemu Stwórcy i wiedzieć, komu zawierzyliśmy nasze życie. Chciałbym, abyśmy Bogu podziękowali również za to studium. Stworzycielu i Boże nasz, dziękujemy Ci za to, kim jesteś i jakim jesteś. Dziękujemy Tobie za to,
że dotarło do naszych domów, do naszych rąk Twoje słowo, ten pewny przekaz. My wierzymy Ci nie tylko dlatego, że uznaliśmy Pismo Święte jako Twoje słowo, ale wierzymy Ci dlatego, że Ty działasz w naszym życiu. My nie tylko o tym czytamy, że Chrystus nas miłuje. Dowody tej miłości widzimy na co dzień. Drogi Boże, dopomóż, aby każdy człowiek mógł, rozważając przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, znaleźć coś, co skieruje jego uwagę na wielką godność, jaką nadałeś nam, nazywając swoimi dziećmi. I dopomóż, abyśmy nimi byli. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, o to proszę, pomóż nam, gdy mamy z tym problemy albo wątpliwości. Amen. Amen. Drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo serdecznie, że poświęciliście nam nawet więcej niż pół godziny czasu. Niech Bóg wam błogosławi, niech sprawi, że każdy z nas będzie wierzył zgodnie z autorytetem i przekazem autorytetu, któryśmy sobie wybrali, i wybierzmy ten najważniejszy, ten, dla którego nie jesteśmy obojętni, naszego Boga, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Za tydzień zapraszamy na kolejne spotkanie.